Siemanko, witajcie. Jak w tytule dzisiaj ja, Darkboy ZBO, zrecenzuję sobie Porsche ze Speed Champions Lego, tak. Bez zbędnego przedłużania, tak się prezentuje pudełko. Aha, otwieramy. Nie będę się bawił w jakieś noże. Normalnie rozerwiemy pudełko, okej. Okay. To jest już ostatnia, to była ostatnia możliwość, żeby w normalnej cenie zakupił, żem te Porsche. Bo za niedługo to może być, o, drogie, otwieramy, wysypujemy, tak. No dużo rzeczy tu jest, okej, puste. Jest tak, instrukcja, malutka, jeden worek, drugi worek, trzeci worek. I arkusz naklejek, jak to w Speed Championach bywa. Tak. Ja sobie złożę na spokojnie ten zestaw, a za chwilę sobie go omówimy. No i tak to Porsche się prezentuje po złożeniu. Ale może zaczniemy od minifigurki, tak. Taka minifigurka z logiem. Wyłóż się. O, piękna minifigurka z logiem Porsche na koszulce i fajną kurtałą oldschoolową, tak. Oczywiście kask można zdjąć i założyć włoski, tak. Wtedy to może być super figurka na ulicę miasta. Dodamy ją sobie za chwilę. Niech leży. Takie paliki. Masa multum części zapasowych. Jeszcze wam pokażę w książeczce, znaczy w instrukcji, że tu są reklamy innych zestawów. Patrzcie. A, McLaren. Ferrari, jakiś Mini Cooper, ok. Otworzymy i przejdźmy do Porsche. Pięknie się, cudownie się składało, ale miałem trochę problem z kołami. One nie są do końca dobrze zrobione, ale ok. No. To ma się prezentować fajnie w mieście, a nie jeździć na wyścigach XD. Dobra, takie Porsche. Wnętrze zobaczymy. Tu jest kierownica, stylowo, choć minimalistycznie, jak to w tych zestawach. Włożymy sobie figurkę. Okay. Czy ona wejdzie? No to jest pytanie. No, chyba wyszła bez problemu. Czy pójdzie zamknąć? No idzie elegancio. Tak, dodamy sobie to do miasta za chwileczkę. Co do tego samochodziku, piękne Porsche, białe, oldschoolowe, stare, a wygląda jak nowiuśkie. Te najnowsze Porsche z tego roku, za 50 lat też będzie takie stare i oldschoolowe, no nie? Nie wiem, nie powiecie? Ktoś powie, co takim gruchotem jeździsz? No, ale nie, no piękne autko. Te detale, spód fajnie wykonany. No może przesadziłem, ale piękne autko. Polecam. Kto jeszcze nie ma, to śpieszcie się na Allegro, bo ceny pójdą w górę, bo już to wycofali właściwie. Tak. To co? Ocena bardzo wysoka moja. Piękne autko. Te detale, te naklejki nawet nie są takie złe. Chociaż te tak. Dobra, piękne. Na razie, jeszcze do miasta zapraszam. We'll be right back.
Tak jak wam obiecałem, tak zrobię. Autko ląduje tutaj na ulicy w mieście. Pięknie. Ślicznie. Jeszcze te paliki sobie porozstawiam, nie wiem po co, ale okej. Że to jest super autko, tak. I co? Tym miłym akcentem na koniec z mojego miasta, no to tego go-karta sobie zabierzemy. Się z wami żegnam. Podobało się, standardowo łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja, co tam chcecie i hej, cześć, na razie.